Dziś w rozmowach w toku. Żono, weź się odchudź w końcu. Schudnij wreszcie, nie taka byłaś, jak się poznaliśmy. Weź się za siebie, kobieto. Takie teksty słyszą dziewczyny, które za chwilę poznacie. A słyszą je od swoich mężczyzn. Jak skończyła karmić piersią, zacząłem delikatnie zwracać uwagę. Jesteś tłustą, grubą świnią, wielorybem. Trzeba ją zmotywować. Zrzucenia z siebie jakichś zbędnych tam... Ale słyszałaś, jak to zabrzmiało? Zbędnych tam. Tak, tak, słyszałam nieraz. Bradem Pittem nie jesteś. Zobaczcie sami, czy on wygląda na Brada Pitta? Ma tutaj brzuszek, tutaj trochę, proszę no, bardzo. Tak, a jestem, no. Ewa, zobacz, ja jestem gruba? Moim zdaniem mógłby przytyć... No tak, 5 wyglądam kilo. Okropnie, nie? No wyobrażasz mnie sobie? Takiego? I trzymamy. 30 sekund. Możecie sobie spojrzeć co chwilę w oczy, żeby się motywować dalej, dalej, dalej. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Jarek chce być sławnym aktorem, u boku którego błyszczy szczupła partnerka. No i tu mamy mały kłopot. Wiadzia nic, tylko i je, tak? Także ja kupiłem jej sprzęt narciarski, narty, buty, kupiłem jej elektroniczną skakankę, buty do biegania. No to nie są tanie rzeczy, a to wszystko po to, żeby lepiej się czuła, lepiej wyglądała, bo to jest ważne. Jarek nazywa mnie grubą świnią, tłustą krową, wielorybem. I niefajnie jest słyszeć takie słowa od mojego partnera. Ja to mówię w żartach. A to nie są żarty. Czasami, po to, żeby Jadzie zmotywować. Jadzie, nie znasz się na żartach. Gruba świnia, powiedz proszę, powiedz proszę, w żartach. Tłustą, grubą świnią, wielorybem. To jeżeli to nie świnia, tylko świnka, no, na zasadzie żartu z uśmiechem. Chyba, Jarek, że w obronie, w sprzeczce, no to tak, zresztą... Jarek. Bradem Pittem nie jesteś, zobaczcie sami. Czy on wygląda na Brada Pitta? Ma tutaj brzuszek, tutaj trochę, proszę no, bardzo. Tak jestem, no. Ewa, zobacz, ja jestem gruba? No proszę gruba? Bardzo, proszę. Powiem tak, no. Musiałaby stanąć w bikini, to po pierwsze. Po drugie, ty, ja zawsze... A jak ja bym ciebie chciała zobaczyć w bikini, to by ci nic nie wystawało? Ewa, ale dokładnie. Ja taki byłem zawsze. A jak ty się byłaś poznaliśmy inna. Też, a Jadzia była dużo szczuplejsza. Jaka ty byłaś, Jadziuniu, wcześniej? I tutaj no i co, jaka jest różnica? Przepraszam no, cię bardzo. Ewa, właśnie. Kobieta umie się ubrać, ona dzisiaj ukryła pewne co sytuacje. Ty nie ukryłaś, Jadziu? Masz tych wyszczuplające to coś na sobie założone? Nie, absolutnie. Tu na tych zdjęciach Jadzia ważyła 70 kilo, nawet momentami 69. No i co? Dzisiaj waży, no... Trochę więcej, no, ale był moment, no że było jeszcze znacznie więcej, wiesz, bo... Ale przepraszam, o co ty się czepiasz? O to, co było wieki temu, czy o to, co się dzieje te moje teraz? W cudzysłowie czepiania, tak, bo no. Ja to robię w żartach i tak dalej, no jakiś skutek odniosły, bo tak. W końcu Jadzia zaczęła przez półtora tygodnia się przestawiła, tylko rzodkiewki, jakieś no warzywka, właśnie, surowe i tak dalej. Z tych nerwów, że tak mi nazywałeś właśnie. Schudła, ale jemu się to podoba, daj spokój. I schudła przez półtora tygodnia no. 15, no kilkanaście kilo. Ty żartujesz, przecież to jest niezdrowe. Nie. To teraz sobie wyobraź. Przez półtora tygodnia schudłaś 15 tak. kilo? Zobacz, jaki miałam stres. Boże chwili... święty, co... ale co ci się stało? No, ja byłam ty się nie zmartwiłeś? No chciała pokazać, że nie, można. On początkowo tak? nie widział, ćwiczyła, że ja schudłam. Jadła no to, warzywa. No jak nie, jak jest zachwycony? Widziałeś, że schudła, nie czy nie? Widział chwilowo. Tak, ważyła 84 kilo. Hmm? Ale no ja to... na przykład... Ja na przykład schabowe lubię, tak? Bo ty na przykład chciałbyś... Ale to ci nie służy. Chciałbyś jeść ryby. A tobie? Jeść ryby. I warzywa same. I ten, jak masz ochotę, słuchaj, na to, kup sobie rybę, nie wiem, usmaż ją, ugotuj, nie wiem. No, ale jak... to tak się w związku nie żyje. No. Trzeba ją zmotywować. Ja bym chciała, żebyś ze mną biegał na przykład. No przecież mamy niespełna pięcioletnie dziecko. No ona ani z nami nie pobiega. No to ja wolę zostać z dzieckiem, żeby mogła pobiegać. Znajomych namówiłem. Żeby ta żona tego znajomego z nią biegała, no to stwierdziła, zorganizowałeś grupę wsparcia. Jeszcze grubsza od niej, to jej się źle biega. Bo ona szła z boku, a ja chciałam biec. I on... Ale dlaczego nie skaczesz na skakance? Jarek mi ją kupił, ale ona sobie tak leży, bo leży, nie? Kiedyś... No to właśnie, nie ale żeby... skakać w ogóle na tej skakance. Skakanka była pierwsza. Jakaś jest sferalna ta skakanka? Nie, nowa jest. No przecież widzisz, że tam widać nie. liczniki, no, tam jakieś mierzenie kalorii i tak dalej. No to póki karmiła piersią, przez 2 lata się nie czepiałem, pomimo, że już przed ciążą też sobie pozwalała i tyła. Jak skończyła karmić piersią, zacząłem delikatnie zwracać uwagę, między innymi w prezencie skakanka, która przez 3 lata tak sobie leży. Nawet nie chciałaś zobaczyć,
pokazać, jak to działa? Nie. Po jakimś pół roku od skakanki kupiłem zestaw nart. I co? No i leżą się, kurzą. Z synem jeździłem, tak? A Jadzia nawet nie założyła tam. To co robiła w tym czasie? A siedziała po barach, no. I podjadała. Zajmowałam się pilnując, dzieckiem, tak, tłumacząc się, że zajmuję się tym młodszym, ale ten młodszy chętnie chciał, ja mu chciałem wziąć instruktora. Skąd wiesz, że podjadałam, jak to był pretekst, że ona będzie. No bo co mogłaś robić w takim barze? Dziecko jadło frytki. Dziecko jadło, tak. Dziecko zjadło 3 porcje frytek przez 3 godziny. Po prostu stwierdziłam, że to nie dla mnie. Czy jest jakiś rodzaj ruchu, który byś była w stanie uprawiać? Na pewno bieg razem z Jarkiem, tak? Tak, biegał to już ze mną. Taniec. To jest do zrobienia. Taniec. No, to też jest do zrobienia. Pamiętasz, jak tańczyłam w domu? Przed telewizorem? O, jaki wieloryb to. Ale czy ty musisz tak makabrycznie żartować? Ewa, jak to tańczenie by trwało, nie wiem, pół godziny czy coś, to może ja bym się dołączył, a to wiesz, 3 minuty już siadła z Ziajana. W tym momencie, wtedy jak stałam przed tym telewizorem, to 5 dni miałam po prostu... Wyjęte z życia rysu. Tak. Bo? Wpadłam w taką jakby małą depresję. Znaczy... Przez to właśnie, że tak mówiłeś. No... Te wszystkie moje działania są po to, żeby ją zmotywować, żeby była szczęśliwa, bo wiem, że jak jest szczupła, to wtedy jest szczęśliwa. Przez to, że mi cały czas właśnie dogaduje, że jestem gruba. Nie. Czasami, bardzo rzadko. No ja wiem, no ale kiedy ty do mnie mówisz, na przykład, ty świnio, a za chwilę mówisz do mnie, ja cię kocham, chodź do łóżka, no to słuchaj, nie, no to... Nie, nie, to nie jest tak, że za chwilę. Ja dbam o dobro rodziny, o nią, tak, żeby się wspaniale czuła, super najwięcej wyglądała. Najwięcej ważyła Jadzia 130 kilo, tak? Najwięcej 100. No, jak się wtedy czułaś? Źle się czułam, wstydziłam się wejść do sklepu, nie wiem, miałam mało znajomych. I faktycznie wtedy te słowa leciały, a ona to sobie wbiła do głowy i stosuje jako kartę przetargową. I jak wtedy czułaś te słowa? Bardzo bolało. Ale zadziałały i faktycznie pod wpływem tych wyzwisk zaczęłaś chudnąć? Tak. Czyli widzisz, że to działa na ciebie i dlatego Jarek stosuje ten chwyt. Tak, bo on twierdzi, że gdyby zaczął mi mówić, że o, jesteś szczupła, jesteś piękna, to ja bym bardziej przytyła. I teraz was poproszę o zdanie. Co ma robić Jarek? Czy Jarek ma teraz słuchać swojej kobiety? Czy wręcz przeciwnie, ma stosować tę metodę, która i tak już doprowadziła do tego, że schudłaś ile? Teraz waża 86. Ja bym swojej kobiety nie nazwał grubą świnią. Jeżeli ona się dobrze czuje, no to... i nie chce ćwiczyć, no to niech będzie taka, jaka jest. Ale chcesz zobacz, ćwiczyć? Kochana... Chcę ćwiczyć. Już wróciło to dlaczego nie ćwiczysz? 8 kilo. No to co, mam się wycofać całkowicie, żeby wróciła znowu do setki? 8 kilo schudniesz? Schudnę. Ale jakim sposobem? Zacznę tańczyć. No, ale nie może tańczyć, bo wtedy wygląda jak wieloryb, mówi Jarek. Ale nie brać telewizorem. Edyto. Jezu, ja nawet nie chcę słyszeć o tym, że ona schudła 15 kilo w ciągu 1,5 tygodnia. Ty wtedy jeszcze jej przyklasnąłeś, a tak naprawdę to wtedy powinieneś z nią porozmawiać poważnie, że może sobie zrobić krzywdę. Jak zobaczyłam ciebie, Jadziu, to w ogóle powiem ci, że szalenie ci zazdroszczę twojej figury, bo wyglądasz przepięknie, masz piękny biust, piękne wcięcie w talii, zazdroszczę ci tutaj tego totalnie, piękne biodra. Jesteś ideałem kobiecości, naprawdę, doceń to, jaką masz kobietę. I też fajne jest to, że ty zachęcasz Jadzie, kupując jej buty, skakankę i tak dalej. I na pewno ją to buduje, ale za chwilę ona dostaje od ciebie taki straszny strzał w postaci słów, które niestety, choćby wypowiedziane jeden, jedyny raz, zostają w kobiecie. Chyba każda z nas to przyzna. Więc jeżeli chcesz, żeby Jadzia była taką wesołą, pewną siebie dziewczyną, to musisz ją wzmacniać pozytywnie. Pochwal ją, że super, świetnie się ruszasz, dołącz do niej. Jesteś na to gotowy? Ja już to powiedziałem. Ja jestem na to gotowy. Proszę bardzo. Czy możesz wstać, proszę? Dziękuję bardzo. Czy możesz wstać, kochanie? Czy możecie w takim razie wyjść do pokoju obok i się przebrać w strój sportowy, który nie będzie krępował waszych ruchów? Wow! Tak! Ciekawe. Proszę bardzo. Zapraszam. Już za chwilę. Jak oglądam wieczorem film, to zawsze coś do filmu muszę mieć. Chipsy, paluszki, ciastka. Jeżeli przekroczy 90, to po prostu się rozstaniemy. A teraz mam 30 więcej. Czyli 90. Czyli właściwie jesteście w momencie rozstania. Znaczy, no moim zdaniem mógłby przytyć
No tak, 5 kilo. Nie? Pójdź na siłownię. No wyobrażasz mnie sobie? Takiego? 3 kilo mięśni. W zamian za 10 kilo tłuszczu mniej. Aukcje internetowe, sklepy online, płatności kartą kredytową, koszty przesyłki, internetowe newslettery, hasła dodaj do koszyka i kup teraz. To dla moich gości codzienność. Jak przez internet kupuję, to mam taką niespodziankę, to jest takie fajne. Aukcja kończy się w nocy, ja sobie ustawię budzik i wstanę. Są nowe kolory, są nowe cienie, nowe paletki, no to trzeba to mieć, tak? Bliscy nazywają ich internetowymi zakupoholikami. Zostawiła mi pieniądze, że zapłaciła rachunek. Ona kupiła te futro i buty. Ile z tych rzeczy używasz? No, faktycznie. Jedz swoje ciuchy, swoje kosmetyki, płać tym, to będzie twoja waluta. Jak ich z tego wyleczyć? Poznajesz, Kamila, te rzeczy? Tak. Natomiast w tym momencie ich mieć nie będziesz przez 2 miesiące. Nie, no po prostu sobie jaja robić. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. We wtorek, 1 marca. Jarek nazywa swoją dziewczynę tłustą krową, żeby zmotywować ją do schudnięcia. A może jest lepszy pomysł na zrzucenie kilogramów? Czyli tak, stajemy naprzeciwko siebie, łapiemy się za ręce, mocno odchylamy tułów i odchylamy rękę. Przy tym ćwiczeniu wzmacniamy mięśnie ud, które nam później mogą się przydać podczas jazdy na nartach. Drugie ćwiczenie, które pokażemy, od razu w tej samej pozycji odchylamy się mocno do tyłu i uginamy nogi w stawach kolanowych. Ten ruch wymusza nam maksymalnie to, że kolano nie przekracza nam linii palców. Mniejsze ryzyko urazu. Teraz wy wykonacie te ćwiczenia. Stańcie o tutaj i mocno do dołu. Świetnie, brzuch napnij. I tak. Za super. Swoją ręką, tak? Trochę niżej, kochanie, niżej. Musimy cały czas. Wiesz co, ja tu kontroluję, bo ja cię przeważam jednak. Nie? No bo to wiesz, 80 parę. Najwyżej polecisz na mnie. I góra, i dół. I tak, 15-20 powtórzeń. I takie 3 serie. Ale powiem ci, że tak patrzę, to Jadzia ma lepszą kondycję od ciebie, bo. Ty tak stawiasz. Słuchaj, Jadzia... Musiałem ja dźwigać Jadzie, nie rozumiesz? Ja Jadzie przeważam, w związku z czym ja jeszcze równowagę musiałem. Super, dzięki, Jona. Dzięki. Nie wiem, spróbowałbym, ale to szkoda już wam zabierać czasu. No. To pierwsze ćwiczenie, bo tak... Jeszcze chcesz powtórzyć? No bo to słuchaj, to umówmy. Ja powtórzyć. Się cieszę, że ty poważnie do tego podszedłeś. Ja dlatego cię wszystkiego. Umawiam zaraz po programie z Edytą i z Wojtkiem. Bierzecie państwa jeszcze pod swoje skrzydła i... Wykreślamy zupełnie ze słownika słowa wieloryb. Mówię. To już jest dawno wykreślone. Krowa świnia, tłusta krowa. To już jest dawno wykreślone. Wszyscy to słyszeli, zapamiętali. Te słowa nie już ma go. Nie padają od wielu, wielu miesięcy. I nie będą padały. Pewnie, że nie, no bo już jest dobrze. I będzie jeszcze lepiej. I będzie jeszcze lepiej. Gratuluję. Dzięki. Zapraszam. A, tędy, bo tu macie się... Tomek jest wyraźnie niezadowolony. Ona ciągle je, no brzuch jej rośnie, tyłek też, no musiałaby zrezygnować z tych śmieciowych dań, czyli ze schudyczy, z chipsów. Jak to wyliczanie każdej dosłownie fałdki, komentuje Justyna? Widziały gały, co biały, co brały, nigdy nie byłam szczupła, też wiedział, na co się decyduje, a on też nigdy nie był za piękny, a żaden Antonio Banderas, żaden aktor znany też nigdy z niego nie był. No, no nie jestem to na pewno. Ale? No ale nie jestem tak, tak gruby. Dzięki. Czyli się w ogóle nie krępuje Tomek, co? Nie, przyznajomych też nie. Po prostu idzie na żywioł. A wtedy no, to już jest tak niemiło, nie? Jak mi przy swoim przyjacielu mówi, co o mnie myśli. No zdarzyło się, że powiedziałem to koledze, że faktycznie jest gruba i że chciałby, żeby schudła. Na przykład jak przychodzimy do znajomych i jest jakieś ciasto, no. To zazwyczaj każdy sobie weźmie po kawałku i jest to na przykład weźmie 3. No bo było dobre. Mhm. Było dobre, smakowało mi jeszcze przeze mnie zrobione. A, no przyniosłaś to ciasto. No. A dawniej też piekłaś ciasta? Piekłam. To byłaś chudsza? No, byłam. No, miałam inną przemianę, a już od 3 lat stoję w miejscu. Ile była chudsza na tym zdjęciu, twoim zdaniem?
No, dobre 10-15 kilo na pewno. Nie, więcej, Tomcie. Ja wtedy, no. To było zdjęcie robione pół roku, jakbyśmy ze sobą. Czyli ja wtedy jeszcze normalnie żyłam. Co znaczy normalnie żyłam? Bez stresu, bez jego docinek, bo... Już, no. Wtedy mi to nie przeszkadzało. No. Bo byłaś chudsza, bo byłam chudsza, więc nie miałem co docinać, tak? Tak. Zgadza się. A teraz mam 30 więcej. Czyli? Czyli 90. Jesteś zdziwiony? To było moje. Jak to nie? Pamiętasz, co powiedziałeś, co będzie, jak będzie 90 kilo? Że jeżeli przekroczy 90, to po prostu się rozstaniemy. Czyli właściwie jesteście w momencie rozstania. Prawda jest taka, że jednak ją tak kocham, że nie widzę sobie życia bez niej. I dlatego chcemy walczyć o to, żebyśmy wspólnymi siłami po prostu spowodowali to, żeby schudła. Oczywiście, że to też może być z mojej winy, bo ja lubię na przykład czasami to też śmieciowe jedzenie typu fast foody. Ja zamawiam, no to czemu ona ma nie jeść też, nie? No właśnie. Czemu mam się patrzeć? Co ci najbardziej w jej wyglądzie przeszkadza? No to fałdki boczne, tak? Wiadomo. I przede wszystkim to, że ona ma duży biust. A ten biust ci też przeszkadza? Nie. Ale chodzi o to, że jest troszeczkę przy sobie, tak? Wiadomo. I przez to plecy jej się zginają i ma wykrzywiony kręgosłup. No i to jest ten problem. No i teraz trzeba by coś z tym zrobić. Chyba, że ci to nie przeszkadza. Nie, no przeszkadza. Wiadomo, że lepiej się czułam wcześniej, jak wyglądałam. I każdy się na mnie chłopak spojrzał, każdy mnie zagadał. A teraz jak przychodzę ulicą, to no, nie udam, że nie słyszę tych komentarzy, bo czasami słyszę, że jestem gruba ze mnie, że tłuściok ze mnie, a jednak wolałam to wcześniejsze życie. Mm-hmm. To, co było kiedyś. Nie wiem, czy ty powinieneś być zainteresowany tym, żeby Justyna schudła, bo wyraźnie jakby zależy jej na opinii facetów dookoła. No oczywiście, tylko że... Wolałabym, że nie, mimo wszystko, żeby nie podjadała w nocy. A podjadasz nocą? No, zdarza się, że jak oglądam wieczorny film, zawsze coś do filmu muszę mieć. Chipsy, paluszki, ciastka. Trzeba byłoby z tego zrezygnować. Co jeszcze można by wprowadzić, żeby zaczęła szczuplać? Justyna. Sport, ruch. Bierzesz pod uwagę? Biorę, bo już chodzimy razem na basen. Uczę się pomału pływać. Do tego... Dlaczego tak wzdychasz? Tomek. No bo byliśmy ile razy na basenie? Z 5-6 razy. Za każdym razem przypinała basen. Jedną długość może, a później już siedziała w jacuzzi albo w saunie. No tak, no ale przypłynęłam, no zmęczyłam się, no to poszłam sobie odpocząć. No ale to podoba ci się na tym basenie, czy nie? Podoba mi się. Tak? Tak. Co powiesz o tym? Chodziło o to, że ja miałam pracę w niedzielę, kiedy mamy ten basen. I dlatego musiałam sprzedać ten karnet. Sprzedałaś? Nie, chodzę. Nie, no, na szczęście się udało. Myślisz, że uda ci się schudnąć, korzystając z basenów i przede wszystkim jacuzzi na basenie? No nie, no jeszcze do tego z przyjaciółką na Nordic Walking chodzimy jeszcze. Ja kocham rower, Tomek nie kocha, więc... I jeździsz na rowerze? Jeżdżę. A rzadko. No jeszcze. Tomek, no to jeździ. Nie lubię jeździć na rowerze i nigdy z nią nie będę jeździł. Nie, i koniec. Od dzieciaka miałem strasznego pecha, jeśli chodzi o jazdę na rowerze. Za każdym razem się jakiś rower psuł, zawsze się gdzieś wywracałem, jakieś dłuższe stuczki. I po prostu przestałem jeździć. Wolę rolki, sanki, nie no wiem. No to ty na rolkach, a Justynka w tym czasie na rowerze, nie? Próbowaliście tak? Jeszcze nie, bo jeszcze nawet nie kupiliśmy. Roweru? Nie kupiłem rorek. Tomek, czy ty byś się wybrał na kijki? Nie, nie bardzo. No właśnie. Dlaczego jesteś taki zatwardziały? Jest tak, no. Ten sport kojarzy mi się z starszymi ludźmi. Powoli dociera do mnie to jego, że... I powoli chciałabym też dopiąć do tego, że ja sama nie będę w tym. Że on czasami też będzie mi Czyli pomagał. Czyli schudny pod warunkiem, że Tomek w to wejdzie. Tak. Znaczy nie, nie. Ale Tomek jest szczupły i jemu nie przeszkadza to, że jest śmieciowe jedzenie, a słodkiego i tak nie je, więc po co ma się on męczyć? Nie chciałabym, żeby to było tak kojarzone, że jak nie jem fast foodów, to znaczy, że się męczę. Tylko to jest taka inwestycja w swoje zdrowie. Ja cały czas to podkreślam, że po prostu jedzenie zdrowych rzeczy jest po prostu inwestycją na lata. I ja na przykład, jak was słucham, to widzę, że no, Justynko, no naprawdę dla Tomka jest problemem twoja masa ciała i to nawet nie chodzi o twój wygląd, bo akceptuję cię taką. Chodzi o to twoje zdrowie i myślę, że fajnie by było, żebyś to zrobiła dla niego, ale przede wszystkim dla siebie. Ale też tutaj chciałabym ciebie, Tomek, poprosić o taki kompromis, że nie jecie żadnych fast foodów, jeździcie rowerem bądź razem spacerujecie i wykonujecie ćwiczenia wzmacniające w domu razem Jesteś w parze. Jesteś w stanie w to wejść, Tomek?
No jestem. Dlatego działam od razu i kuję żelazo, póki gorące. Zapraszam cię z Justyną do pokoju obok i przebierzecie się w strój sportowy. Słuchajcie, przejdziemy do podporu na rękach i będziemy sobie patrzeć czule w oczy, trzymamy mocno brzuch i przebijamy piąteczki. Hops. I zmiana. I to jest pierwsze ćwiczenie, słuchajcie. Pokażemy wam brzuszki, też fajne w parach. Okej, okay, i przebijamy sobie piąteczki i odchylam się. Hops. Dawaj, szybciej, mocniej. Dobra, słuchajcie, chodźcie. Troszeczkę bliżej chodź, Justynka. O, super. I teraz przybijajcie sobie piąteczki. Nie bójcie się spojrzeć sobie w oczy. Napinamy mięśnie brzucha. Dobrze. Dobrze. Klatka do klatki, oplatamy się nogami. I wstajemy. I piąteczki. Super. I starajcie się to robić w jakimś rytmie. Justynka dyktuje ten rytm, dobrze? Super. I tak samo, słuchajcie, trzy serie na przemian. Jedno ćwiczenie, drugie, jedno, drugie, trzy takie serie. Po 15. A jak nie macie już siły, to wiecie. Tak, to chwila przerwy. Dzięki wam serdeczne. Dziękuję bardzo. Trzymam kciuki. Dziękuję. Zapraszam. Ja dostałam do ćwiczenia. Mateusz i Marika byli już moimi gośćmi 2 lata temu. Jak długo to trwa, ten ciąg podejrzeń? No już jakiś czas na pewno. No, ale co to jest? A szczególnie czas? Zaczęło się od wyjazdu na 6 czy 7 tygodni nad morze z jakąś koleżanką i kolegą, którego poznały od tak. Kolegi nie poznałem do tej pory, a wiem, że spotykają się jeszcze. No i kolegi nie poznasz, no. Tym razem nie chodzi o zazdrość, ale o wagę Mariki. Słyszę często, że ma jakieś tam kompleksy względem nawet rzeczy, których nie może założyć. No i widzę to, że te rzeczy są ciasne. Z dnia na dzień coraz ciaśniejsze, aż w końcu w ogóle w nią nie wchodzi. Jest duży problem. Ja nigdy nie posiadałam rozmiaru S i to, że czasem zjem, nie wiem, trochę słodkiego czy kawałek pizzy, to już mi nie zaszkodzi. I że jeżeli Mateuszowi to nie odpowiada, to może spadać po prostu. W końcu usłyszałem. Mhm. Chcesz? Skorzystać, tak. Ja bym chciał, żeby zrzuciła po prostu wagę. No, z 10 kilo. A ile przytyła od ostatniego naszego spotkania, Marika, twoim zdaniem? No, z 10 kilo. Marika? Nie no, z 4-5 to na pewno. Tak. A tu ile ważyłaś w takim razie? Nie pamiętam. A teraz wiesz, ile ważysz w ogóle? Nie. Nie, szczerze wolę chyba nie wchodzić na wagę. No wolę to... żyć no. W tym przekonaniu, że... Że? Ważysz? Z 80 kilo. A ty myślisz, że ile waży Marika? No, będzie z 90. Jakby tak było 75, to naprawdę byłoby dobrze. Bo ja się czuję dobrze, tak jak wyglądam i nie mam zamiaru okłamać Mateusza, bo nie ma to sensu. Nie jest tak do końca, jak mówisz, ponieważ problem był z rzeczami z 18. Tak, był problem. Mm. Była sukienka, którą kupiłam na 18. Później chciałam ją założyć. Oczywiście nie weszłam w nią, to się do tego przyznaję. Czyli w ciągu 2 lat przytyłaś na tyle, że ile nie byłaś w stanie dopiąć? Z tyle będzie. No nie, no tak... z taki kawałek był, na ścisk. No skąd wiesz, może... bo to było na plecach, no dobrze, a on to ale nienawidzi ale doskonale ja wszystko. I co się stało tego wieczoru? Płacz, lament, awantura. Kto miał tę awanturę? No miała pretensje. I do mnie, do i do siebie. Przepraszam, ale do Mateusza o co miałaś pretensje? O to, że... Że nie wiem, że nie wspierał mnie w tym okresie, co byłam szczuplejsza. Cały czas w domu nie mówił mi, że nie wiem, jesteś za gruba, nie wiem, mogłabyś zrzucić. No, cały czas tak nie mówię. Porównujesz mnie do swojej koleżanki bardzo często, tak? Bo co jest, nie wiem, wyższa ode mnie, szczuplejsza, zaraz, ładniejsza? Zaraz. To ty chciałaś, żebym cię do niej porównywał? Nie, nie Mateusz. Ja tego nie chciałam. Ale ty się zaczęłaś porównywać z nią? Ty to zrobiłeś. Że ty jesteś lepsza, że ty jesteś lepsza? No jeżeli nas porównujemy, to pod każdym względem, no dobrze, ale nie tylko pod tym, który nam pasuje lat, i nam odpowiada. Ale jeżeli jesteś ze mną 5 lat, powtarzając to, no to sorry. Mówię, no dobrze, nie pasuje, no, ale mówię. Znamy się też bardzo długo, przyjaźnimy może się od wielu, wielu lat. Może coś jest pomiędzy wami. Aha, czyli teraz zaczniemy... w tym programie role się odwracają. Tak, wtedy no byłeś zazdrosny właśnie... ty, teraz jesteś zazdrosna ty. Ale on w tym momencie też jest zazdrosny. A ty coś przytyłeś przez te 2 lata? Ale schud. Co też moim zdaniem to jest złe, bo wygląda jak wygląda. Jak? Znaczy, no moim zdaniem mógłby przytyć 5 kilo. No tak, 5 wyglądam kilo. Okropnie, nie? Tak, mógłby pójść na siłownię. Mi odpowiada figura, którą mam. Chodzi o to, żeby przypakował, tak? Tak, troszeczkę tak. No wyobrażasz mnie sobie takiego? Przy wzroście 1,77 m? Bo ja nie. Ale ja nie mówię dużo, troszeczkę Mateusz. Troszeczkę.
Tak. 3 kilo mięśni. W zamian za 10 kilo tłuszczu mniej. Nie. Właśnie. Nie. To jest żadne tłumaczenie nie pomagają. Bardzo dobrze i ja nie zamierzam zmieniać to dla Mateusza. Ale gdybyś mogła wcisnąć się w tamtą sukienkę z 18? Mogę kupić kolejną. Staram się, żeby ograniczyła węglowodany. Jest tak, mogłabyś przestać jeść tą pizzę, mogłabyś przestać jeść te słodycze, nie wiem, przerzuciłabyś się na owoce, na warzywa. Ale są bardzo zdrowe i dobre. Dobrze, zdrowe są, ale ja nie mam ochoty tego jeść. Mam ochotę jeść to, co jem teraz i będę to jadła. Ja w ogóle rzadko widzę, żebyś ty jadła w ogóle jakiekolwiek owoce czy warzywa. Ja przynajmniej ćwiczę. Co, no dobrze, ćwiczysz? Ja nie ćwiczę, bo nie mam czasu. Tańczę zumbę z tym instruktorem. Ła! Nie chciałaś nigdy skorzystać? Nie, nie mam ochoty chodzić na zajęcia, które prowadzi Mateusz. Nie chcę być kontrolowana. Ale nie chcę być kontrolowana przez niego. Ale ja powiedziałam, że ona nie musi chodzić tylko i wyłącznie na moje zajęcia. A ty możesz byś krytykował Marikę, gdyby nawet poszła? No wątpię. No wydaje mi się, że raczej tak. Była sytuacja taka, że poszliśmy na imprezę i on przy swoich znajomych umiał powiedzieć, no nie wiem, zobacz jak ty wyglądasz, mogłabyś być szczuplejsza, nie umiesz się ruszać, w ogóle po co wychodzisz na parkiet, takie rzeczy. Po takim tekście, po co wychodzisz na parkiet, zapraszasz dziewczynę na zumbę. No że coś tam powiedziałem pod wpływem alkoholu. Nie coś, no, ale usłyszałeś co powiedziałaś, no, tak. No i co ty na to? Ale alkohol nie tłumaczy wszystkiego. Mateusz, a po co ty jesteś z Mariką? No jesteśmy ze sobą 5 lat, jakoś nie wyobrażam sobie, jakby jej mogło nie być. Kogo byś krytykował, nie? No nie. No tak. Chciałam chodzić na siłownię. Nie pozwoliłeś mi na to. No bo ty na siłownię nie chcesz iść po to, żeby nie. poćwiczyć. Tylko się pooglądaj za ciasteczkami. A skąd ty wiesz, jak ty... Ja bym chciała się pooglądać za ciasteczkami, uwierz, że dawno bym cię zmieniła na lepszy model. Bywa tak, że się nie odzywamy i była jedna taka sytuacja, że Marika się zapakowała w pociąg razem z najlepszym przyjacielem i sobie pojechała nad morze. Chciałaś zerwać wtedy z Mateuszem? Nie, chciałam po prostu odpocząć od jego docinek w moją stronę. A przyjaciel lubi jeść pizzę? Lubi. Ale jest osobą też szczuplutką. I je to nie powiedziałbym. Chciałam z nim chodzić na siłownię. Jest bardzo chętny, chodzi, żeby zabrać mnie ze sobą. Jest basen, jest bieganie. Mogłaby zacząć po prostu od zwykłych spacerów na początku, żeby poprawić sobie kondycję, której nie ma, bo oboje palimy. Chciałam iść z tobą na basen. To odpowiedziałeś, że ma swoje zajęcia i że nie masz na to czasu. Czy Marika powinna pójść na siłownię ze swoim przyjacielem, czy powinna pójść na zumbę ze swoim chłopakiem? Myślę, że ta pierwsza wersja. Z przyjacielem. Jasne. Myślę, że powinna spróbować i tego i się przekonać, co tak naprawdę jej pasuje. Ja uważam, że dzielenie aktywności z swoim partnerem to jest coś najcudowniejszego, co można w ogóle zrobić. I zastanawia mnie jedna rzecz. Marika, czy ty czasem nie chcesz zmienić swojego chłopaka, swojego przyjaciela? Bo to tak nie. wygląda z boku, jak ty o tym mówisz. Niech on zacznie chodzić na siłownię, niech on wygląda tak jak mój przyjaciel. No znaczy nie, nie chcę. Po prostu to były takie porównania nieszkodliwe. Tak jak nieszkodliwe były porównania do tamtej koleżanki szczuplejszej. No nie wiem, bo właśnie mam takie wrażenie, że jednak on by chciał może mnie zmienić. Ty, Marika, powiedziałaś, żeby spadał, jak mu się nie podoba, a nie on tobie. Tak, bo ja już po prostu mam dosyć jego docinek i jego zachowania w stosunku. Słuchajcie, jak to się skończy, moja droga Edyto? Czy Tomek zacznie chodzić na zumbę ze swoją szczuplejszą koleżanką, czy Marika zacznie chodzić na siłownię ze swoim przyjacielem i oto w ten sposób pożegnamy ten związek? Czy jest twoim zdaniem jeszcze jakiś cień szansy na to, żeby byli razem? Nie, oczywiście, że jest. Tylko tak. Przestańcie porównywać się wzajemnie do innych osób. Ty przestań, Marika, porównywać Mateusza do swojego przyjaciela, ty, Marika, do swojej przyjaciółki. Po prostu przestańcie gadać, zacznijcie działać. I kolejna rzecz, kompromis, szczególnie w kontekście zdrowia. Jeszcze jak ja usłyszałam o tym, że ty palisz papierosy, dziewczyno, to ile masz lat? 21. No to w tym tempie, to jak dożyjesz 30, to naprawdę będzie super. Musisz zacząć zdrowo się odżywiać, i ćwiczyć, żeby być zdrowa i żeby być. Umówcie się może w ten sposób, że pójdziesz z Mariką na siłownię razem, a Marika jeden na jeden. Wtedy pójdzie do ciebie na zajęcia zumby i niech po prostu się rusza. Wchodzisz? Wchodzę. Wchodzisz? Jasne. Zapraszam do przebieralni. Przejdziemy do klęku podpartego. Będziemy unosić naprzemiennie prawą rękę i lewą nogę. Super. I zmian. Fajnie to ćwiczenia raz, że wzmacnia nam brzuch. Pośladki. To również mięśnie pleców.
Drugie ćwiczenie to będzie tak zwana deska. Mocno trzymamy brzuch, głowa przed dłużeniem tułowia, możemy czasem sobie zalotnie spojrzeć w oczy. Te ćwiczenia każdy wykonuje na siłowni, Mateusz, także nie bój się, że nadmiernie się od nich rozrośniesz. Tak. I to już? Tak, i trzymamy, tak około 30 sekund. Chodźcie. No, go. Super, i trzymamy. I zmiana. Jak, strasznie? Nie. Tragedii nie ma. Super, właśnie o to chodzi. Tak. I drugie ćwiczenie, niżej pupka. Głowa przed dłużeniem tułowia, nie zadzieramy, ale o tutaj, widzicie, to już nie jest takie proste. Musi być kąt prosty między ramieniem a przedramieniem. I trzymamy, 30 sekund. Możecie sobie spojrzeć co chwilę w oczy, żeby się motywować dalej, dalej, dalej. Ja widzę, że Marika wreszcie się uśmiecha. Mocno. Tak, super. No. Ja widzę, że Marika lepiej się trzyma od instruktora zumby. Super. Mateusz, przyda ci się siłownia. Siłownia w kontekście wzmacniania u ciebie, Marika zumba, trening aerobowy w kontekście spalania tkanki tłuszczowej. Jest kompromis? Tak. Marika, jestem szczęśliwa, że wreszcie zaczęłaś się uśmiechać. Wreszcie cię widzę taką jak dawno. Trzymaj, trzymaj tak. Dziękuję. Przebierzcie się proszę. Paweł coraz częściej wspomina stare czasy. A na przykład w takim zdjęciu też dobrze było. O, tu po ślubie nawet też. W trakcie ślubu, o, jednak nie każda kobieta pociąży, że się nie chce, a jednak można coś zrobić, prawda? Nie ma tego, co było wcześniej, a po prostu. Nie mówię tam, żeby to było to samo, tylko chociaż coś w tym kierunku robić, nie? Żeby tam podjąć się jakichś sportów, na przykład tanecznych, bo była też lubiła zawsze tańczyć, nawet też. Nie powinien się mnie czepiać ze względu na to, że urodziłam mu dwoje dzieci, jestem po cesarce i po prostu jak mu się nie podoba, to niech sobie zmieni. Może jakąś lepszą znajdzie, szczuplejszą, która mu pomoże w dalszym życiu, będzie bardziej zadowolony z niej niż ze mnie. Nie jesteś zadowolony? Ja jest. To nie ma problemu. Tuż po przerwie. Próbowałam już i diety. Później zaczęłam chodzić na zumbę. Schudłam 7 kilo, fajnie było. No ale już po co dalej, co nie? Wspominałeś te stare czasy. Było wesoło. Kuchnie, pokoje, tam schody jakieś. No tak, a teraz już jest... Zgaś światło. No niestety. O, super. Kurde, jak jesteś silna, żona. W najbliższy piątek. Naprawdę zatroskane matki. Córka moja Patrycja ma 14 lat i znalazłam u niej w pokoju tabletki antykoncepcyjne. Zobaczyłam na stoliku prezerwatywę, znalazłam test ciążowy w torebce. Znalazłam też w koszu na śmieci tabletkę wczesnoporonną. Boję się, że ona uprawia seks, a jest jeszcze na to za wcześnie. Nie uprawiam seksu. Wiem, że mama nie chce zostać babcią, a ja jeszcze nie chcę zostać mamą. Mówiłaś to mamie? Tak, tylko ona mi nie wierzy. No to ci udowodnić. To spróbuj. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. W piątek, 4 marca. I co znaczą dwie czerwone kreski na teście? Paweł tęskni za widokiem żony sprzed ciąży, gdy ważyła 30 kg mniej. Czy dla Asi to też jest problem? Oj, no jest znaczy, problem, no, prawda? Problem jest tego typu, że troszkę takie bardziej większe zaangażowanie, nie? Jakie? Zrzucenia z siebie jakichś zbędnych tam... Ale słyszałaś, jak to zabrzmiało? Zbędnych tam! Tak, tak, słyszałam nieraz. Ciążą ci te zbędne kilogramy? No szczerze, że no, na pewno nie jest mi za dobrze z tym, prawda? Próbowałam już i diety, chodziłam do studium odchudzającego. Później zaczęłam chodzić na zumbę, schudłam 7 kilo, fajnie było. No ale już po co dalej, co nie? Nie dlatego się potem nie chciało już, nie? Oj, no nie chciało się, no sam wiesz doskonale, jak jest, nie? Jak jest? No ciężko jest, żeby to zgubić. No nie, no właśnie było zgubione. Wystarczy chcieć po prostu kontynuować dalsze tam te kroki. Nie nabrałam z powrotem to samo, wróciłam do normy. A dlaczego przestałaś tańczyć tę zumbę? A szkoda mi pieniędzy może. Ja jak najbardziej daję po prostu, mówię do żony, weź sobie te pieniążki tam, no, które mamy wspólne, nie? Na jakiś tam karnecik czy coś. No to... Czyli ile byś był w stanie przeznaczyć na taki karnecik? Nawet i 200 zł, jak jest potrzeba. Bo właściwie nad czym powinna popracować Asia? Co ci się w niej nie podoba?
Znaczy nie, no podoba mi się cała po prostu, charakter wspaniały jest, no przecież jesteśmy małżeństwem już kilkanaście lat, urodziła mi zdrowe dzieci, wspaniałe, no po prostu to już jest pewien... Zobacz tam, na tę twarz, jaką pewien taki zachwyt po prostu moją żoną, no ale to próbę podjąć chociaż tam zbędnych tych... No, ile jest tych konkretnie, że chodzi o brzuch, prawda? Brzuch? No pokazywał no, tu no to chodzi, że mało jem, bardzo mało jem, nieregularnie jem, mimo że to też jest przyczyna tego, prawda? Aha. A dzisiaj jadłaś już, tak? Tak, śniadanie jadłam, no niestety przypilnował mnie mąż. Bo gdyby cię nie przypilnował, to byś śniadania też nie zjadła. Zawsze zwracam na to uwagę. I zjadłabyś dopiero o której? Gdybyśmy wrócili. Czyli wieczorem? Dokładnie. Jeden posiłek dziennie? Dokładnie. Jak ty wytrzymujesz? No normalnie i dobrze wyglądam. To jest właśnie dziwne coś, nie wiem czy to... No mówię, jak ty to robisz? Mówi, przysiadłbym dawno. Mówi, schudł, co nie? A ty byś ten brzuch w końcu zgubiła. No po prostu, chociaż coś w tym kierunku, bo mniejszy... poprzez tańczenie tej zumby to praktycznie już dokonywała pewnych cudów. No. Może nie aż takich, jak było wcześniej, ale chociaż coś było w tym kierunku. No wspominałeś te stare czasy. Ojej, jaka twarz. A co się tam działo? Było wesoło. Bardziej na bogato, nie? Tak. No, nie przeszkadzało. A co masz na myśli, mówiąc bardziej na bogato? No różne takie pomysły, typu dzienne na przykład, nie, kuchnie, pokoje, tam schody jakieś, no ale no, każdy ma swoje fantazje po prostu, nie? No, i... no tak, a teraz było już jest, zgaś światło. No niestety. A jakieś specjalne pokazy też były? No, jakiś może taniec? Może było. No, żona lubiła tańczyć, to tańczyła częściej. Tak. No właśnie, a to o tym tańcu mówiłeś. Właśnie. Aha. Właśnie. No co, przestała ci, taka przeszła ci miłość do tańca? No, czy nie, po prostu do mojego wyglądu. Uważam, że no, nie powinien mnie oglądać w takim stanie, co nie, jak wyglądam. Musi być ciemno, nic kompletnie, żeby rolety zasłonięte. Ile cię kosztuje wyjście na plażę? O nie, to jest temat straszny. Nie lubię chodzić na plażę. Jak już muszę, to jest tak, że idę w biorze. No, ze względu na dzieci chodzimy, tak, ale do wody wchodzi Paweł, ja nie wchodzę. Ja jestem otoczona, że tak powiem, parawanem, rozbieram się i leżę i nawet nie wstaję. No, ale są inne kobiety, które też chodzą kompleksy. Ale wiesz o tym doskonale, że patrzą, ja się wstydzę, prawda? No ja się wstydzę, mam kompleksy. Wpływanie to też jakiś sport na jedno, nie? Ile twoim zdaniem powinnaś zrzucić, żeby móc stanąć przed małżonkiem swym? Minimum 20 kilo. I to wszystko, te 20 kilo mieści się w brzuchu? No nie no. No też i uda po prostu i ta tylna część ciała, co zawsze się damy, no też troszkę urosło, nie? Zawsze trzymam się tej nadziei, że przegoni tego lenia, którego ma w sobie, to może coś osiągnie. No jestem leniem, no przyznam się. I jak przegonić lenia, którego w sobie się ma? Ja też jestem leniwa. Wiecie, ile razy mi się nie chce, ale po prostu wiem, że to służy mojemu zdrowiu. Jak mój mąż wraca na przykład do domu, to pytam, czy może zostać z dziewczynkami. I wtedy wychodzę. Po prostu nie rozkminiam tego, nie myślę. A ty masz takie chwile, że mogłabyś wyjść po prostu? Oczywiście, jakbym chciała, tak. No tak, i jeszcze mąż karny, pieniądze na karnet daje. To już w ogóle idealna sytuacja, ale kolejna rzecz to jedzenie. Niejedzenie tutaj to nie jest najlepszym wyjściem. Ludzie właśnie często myślą o tym, że po prostu jak przestaną jeść, to zaczną chudnąć. Niestety nie jest tak. Twój organizm zapewne teraz jest ustawiony w takim trybie jakby oszczędzania. Bo po prostu przez to, że nie dostarczasz regularnie pokarmu, chomikuje, żeby móc normalnie funkcjonować. Bo... Każdy kęsik, który sobie fundujesz, on odkłada? W tym tak, dlatego ważne jest to, żebyś po prostu jadła regularnie. Co ci sprawia przyjemność największą? Taniec. Uwielbiam tańczyć. Mhm. Trzy razy w tygodniu, jak wyjdziesz wieczorem na godzinkę zajęć jakichś fitnessowych, tanecznych, to zobaczysz, jaka wrócisz uskrzydlona, tym bardziej, że masz jeszcze błogosławieństwo męża. Wiesz, ile kobiet by chciało mieć taką sytuację jak ty? Naprawdę. Trzeba po prostu działać. Zapraszam was do pokoju, bo w którym się to pokoju przebierzecie w stroje sportowe. No tak, tak. Będziemy ćwiczyli jednocześnie. Wojtek w tym momencie podniesie biodra do góry i będzie trzymał taką deskę, mocno spinając przy tym pośladki, a ja będę uginała ręce w stawach łokciowych. Taki przysiad specyficzny. To jest ćwiczenie akurat na, między innymi na triceps, czyli mięsień trójgłowy ramienia. Dlatego chciałabym, żeby to na górze ćwiczenie, żebyś na górze to ćwiczenie najpierw wykonywał ty, a na dole, na pośladeczki, żebyś troszkę... A tak, bo były wypełniane pośladki, bo ja sobie myślę, po co ty im fundujesz tutaj triceps, Łasi? A to tak, dokładnie. Było zapotrzebowanie na podlamy, pośladki. Podlamy. A potem się zamienimy, okej? Okay? Chodźcie. O, super, trzymamy mocno brzuch,
Może się zmienimy. I wyżej pupa, jeszcze wyżej. A ty uginaj ręce w stawach łokciowych. O, super. Kurczę, jesteś ty silna, żona. To jest bardzo trudne ćwiczenie. Widzę uznanie w oczach twojego męża dla ciebie, Asiu. Dziękuję. Aż poszła zobaczyć. Jak dołączycie do tego taniec jeszcze, Asia, i takie ćwiczenia 3 razy w tygodniu, to myślę, że w bardzo krótkim czasie osiągniesz swój cel, jeżeli oczywiście nie będziesz zapominała o tym, żeby jeść. 20 kilo zrzucę? Tak, dieta, słuchajcie, dieta to 70%, 30% to ćwiczenia, także... Zapraszasz żonę do stołu i jecie razem. Jesteś odpowiedzialny za to, tak jak pięknie udało ci się przypilnować ją dzisiaj, żeby zjadła śniadanie, a potem razem ćwiczycie. A potem już co będziecie tam robić, to już wasza sprawa. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dziękuję bardzo. Mówienie kobiecie, że jest gruba i powinna się odchudzać, nie jest motywujące. Jak widać, powoduje tylko kłótnie i tycie. Dlatego panom radzę zastanowić się nad tym, co i w jaki sposób mówią swoim ukochanym kobietom. A panie, które chciałyby schudnąć, a nie mogą liczyć na pomoc partnera, zapraszam na naszą stronę, gdzie nauczą się, jak ćwiczyć w asyście tapczanu, drzwi czy kaloryfera. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszam na rozmowy w toku.tvn.pl. W następnym programie Kto poślubi moją leniwą córkę? Ewelina absolutnie nie nadaje się na żonę, dlatego że ma mentalność nastolatki. Jest leniem, nie jest gospodarna. Totalny brak odpowiedzialności. No i nie sprząta, nie gotuje, nie pierze. Po prostu mi się nie chce. Po co mam robić, skoro ty jesteś w domu, tak? Gdy pomyślę w ogóle, że ona by chciała zostać żoną, to mi się śmiać chce z tego, no i mi aż też jest wstyd. Przez cały program mnie obrażasz od świni. Ja to pierdolę, dziękuję. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Thank you.